kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Nie wiem jak światło, standardowo, po prostu nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, czy jest ok, czy jest nie ok. Nie wiem, czy powinnam siedzieć w tą stronę. Nie no, w tą stronę, słuchajcie, to jest tragedia. Tu żółto, pomarańczowo, tu jest w miarę. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, tu chyba jest w miarę ok, co? Dajcie mi znać, ja nie wiem już sama. Ale wydaje mi się, że jest ok w miarę. Także tutaj mamy naprzeciwko światło dzienne. Już nic tu nie wykombinuję niestety. Także słuchajcie, ja przychodzę do was z zaległym, słuchajcie, Q&A. Zaległy Q&A, czyli pytania, które zadałyście mi po filmiku z pytaniami. To był chyba... Nie, to był filmik z pytaniami, tak. No tak, to był filmik jakiś z pytaniami i wy napisałyście, że nie wiedziałyście o tym, że tam one są i że teraz jeszcze dodajecie swoje pytania. Więc to będzie Q&A, po prostu taki zaległy. Ja mam zrobione tutaj screeny waszych pytań, także co, lecimy. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie ja odpowiem na wasze pytania, to oczywiście zapraszam do oglądania. Powinnam wam zrobić, wiecie co, jeszcze tak sobie myślę, czekajcie, może się uda. Takie ładne tło wam zrobię chociaż, da się czy się nie da? A może tak po prostu, zaraz wyleję pewnie ten wazon, nic się nie dzieje, wszystko się posypie, ale niech będą, nie? Te róże są takie piękne, miejmy je tak w tle, chociaż odrobinkę, śliczne są. No, chciałabym je mieć wyżej, ale nie mam na czym postawić, słuchajcie, czekajcie, coś pokombinuję, a zazwyczaj z moich kombinacji niewiele wynika. Czekajcie. Dobra, co będzie? Myślicie, że ustoi? Spróbujmy, co? Takie tło będziecie miały chociaż jakieś ładne, wiecie o co chodzi. Ja się odsunę, będę dalej, tutaj o, proszę bardzo, piękne róże od Tomasza. Za chwilę muszę im dolać wody, bo już dolewam od pół godziny. Lećmy, pytania, bo za chwilę dzieci wracają ze szkoły. I spadamy. Już myślałam, że Gracjan idzie, ale jeszcze nie. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, mam tutaj pytania od Ines, której serdecznie dziękuję i którą serdecznie pozdrawiam. I pytanie jest takie. Ja też mam pytania. Jak radziłaś sobie z brakiem znajomości tutaj? Więc jak radziłam sobie z brakiem znajomości? Słuchajcie, ja sobie radzę w taki sposób, że ja tych znajomości nie szukam. Najzwyczajniej na świecie. Czekajcie, ściszę muzykę. Najzwyczajniej, słuchajcie, tych znajomości po prostu nie szukam na siłę, więc jeżeli kogoś poznaję, to są to takie sytuacje sporadyczne i raczej z przypadku, więc tak jak poznałam Gosię poznałam w Primarku, zaczepiła mnie, że mnie ogląda i tak dalej. Kasię poznałam... Jak ja Kasię poznałam? Chyba poprzez vlogi. Chyba poprzez vlogi, że chyba napisała, że jest ze Stoku, chyba czy tam z okolic Stoku i że się jakoś chyba spiknęłyśmy. Nie, wróć. Wróć, to Monię tak poznałam. To Monię tak poznałam, a Kasię poznałam w Potterisie. Tak, zaczepiła mnie, jak siedziałam na ławce, że mnie ogląda z chłopakiem i że musi zrobić sobie zdjęcie ze mną, znaczy czy mogłaby zrobić sobie zdjęcie ze mną, bo chłopak jej nie uwierzy, że mnie spotkała. Także, no tak właśnie poznałam dziewczyny tutaj, więc ja nie szukam znajomości, po prostu. Ja ich najzwyczajniej nie potrzebuję, bo jestem trochę już nieufną osobą i powiem wam, że wiecie, ja jestem za dobra dusza i czym więcej osób bym poznawała, tym za dobra bym była, a to nigdy nie popłaca, więc po prostu tych znajomości nie szukam. Zresztą nawet nie mam czasu na takie pierdoły. Więc to. Kolejne pytanie. Czy miałaś kiedykolwiek w życiu fałszywą przyjaźń, po której ciężko było ci się pozbierać? Tak, miałam. Wiecie, fałsz i fałsz to w jednej osoby ustach to jest fałsz, w drugiej osoby ustach słowo fałsz brzmi nieco inaczej, także no dla mnie był to fałsz, była to osoba może, znaczy no dwulicowa też, bo co za przyjaciel, który robi coś za waszymi plecami, co was dotyka i co jednak odbija się na waszej przyjaźni, także tak miałam w życiu niejedną fałszywą przyjaźń, że tak powiem, także tak. Tak, po które ciężko było się pozbierać. Nie, nie było mi ciężko się pozbierać, natomiast bardzo szkoda było mi tej znajomości, tych znajomości. Więc tak przeżyłam. Jakie są Twoje rady na bycie... Boże, 5 minut już? Jakie są Twoje rady na bycie silną i pewną siebie kobietą? Po raz tysięczny muszę powiedzieć, bo chyba to jest niewyłapane, ja kompletnie nie jestem pewną siebie kobietą, pewną siebie osobą w ogóle. Czekajcie, telefon.
Dobra, dobra, jestem z powrotem, także poczekajcie, które to było pytanie? O nie, wyszły mi z pytań, czekajcie. Jakie są rady, by być silną? Ciężko jest radzić, bo ja ostatnimi czasy to Wam powiem, że akurat chyba jestem ostatnią osobą, która mogłaby Wam udzielać takich rad. Natomiast skąd ja czerpię siłę? Po prostu słuchajcie, tak jak Wam 1000 razy mówiłam, staram się ze złych rzeczy widzieć dobre rzeczy, pozytywne myślenie, do końca nie stracać, na, nie tracić, nie stracać, nie tracić nadziei na to, że coś tam będzie cały czas źle, zacząć wierzyć w to, że to się jakoś wyprostuje, że jakoś to będzie, po prostu starać się jak najmniej o tym myśleć, a jak być silną, no tak jak mówię, no... ciężko jest to powiedzieć, ciężko jest Wam to radzić, bo mi jest samej ciężko być silną osobą, ale ja myślę, że to chyba jest kwestia, słuchajcie, takich cech charakteru. To jest po prostu kwestia cech charakteru. Ja chyba z reguły ogólnie od urodzenia jestem dość silną osobowością, a na pewno też, a na pewno silniejszą po wszystkich złych doświadczeniach, po wszystkich porażkach, bo wszystkie złe sytuacje w życiu, ja już Wam mówiłam, że powodują, iż Wy jesteście mocniejsi, silniejsi i więcej jesteście w stanie znieść. Także, jeżeli jesteście mamami, to na pewno cała siła, myślę, że płynie ze strony dzieci. To dzieci dają nam siłę do działania, są naszą motywacją. Czekajcie, chcę, żeby te róże były bardziej niż ja. No, także są naszym motorem do działania, więc myślę, że dla takich osób, które są mamami, to dzieciaki. Co poza tym, no po prostu taka siła, zaparcie i myślę, że też taka siła w dążeniu do określonego celu, że jeżeli wiemy, co chcemy, to starajmy się za wszelką cenę do tego zmierzać, do tego dążyć. Myślę, że tak, myślę, że to. Natomiast ja nie jestem pewną siebie kobietą, nie byłam chyba nigdy pewną siebie osobą. Może to tak wyglądać, bo jestem wyszczekana i bo mam takie cechy, wiecie, takie może też trochę przywódcze, ale tak, jestem wyszczekaną osobą, jestem kontrowersyjną osobą, a to dlatego, że to jest zasługa tego, że ja mówię to, co myślę, a nie to, co ktoś chciałby usłyszeć. I to są cechy rzadko spotykane w tych czasach, natomiast nie wiem dlaczego są one bardzo negatywnie odbierane. Ja uważam, że tylko w taki sposób możemy na przykład budować dobrą relację, czy to koleżeńską, czy przyjacielską, właśnie w sposób taki, że nie mów mi tego, co ja chcę usłyszeć. Jeżeli ciekną mi łzy, to nie mów mi, że będzie dobrze. Znaczy, wiadomo, że no, mów, że będzie dobrze, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie pocieszaj mnie, nie mów mi takiej typowej regułki, że jakoś to będzie, jakoś to się ułoży. Po prostu bądź przy mnie i mów mi szczerze, że będzie ci ciężko, będziesz musiała przebrnąć przez to, ale po prostu jakoś to się poukłada. Gdzieś to w którymś momencie zacznie od nowa funkcjonować, tak jakbyś ty sobie tego życzyła. Więc szczerość, ja myślę, że szczerość to jest taka cecha bardzo rzadko spotykana. Teraz w tych czasach, teraz każdy mówi to, co chcemy słyszeć, po to, żeby się nam przypodobać, a nie to, co myśli tak naprawdę, żeby nas nie urazić. Więc no i dystans, dużo dystansu. Słuchajcie, dużo dystansu daje dużo siły. Więc to tak. I ostatnie pytanie, w jakiej części UK mieszkasz? Brawo, po prostu zagięłaś mnie w tym momencie i można powiedzieć, że mogłabym się teraz schować. Ja, geografia, historia i słuchajcie, biologia i matematyka. Noga, po prostu totalna noga, więc w jakiej części UK mieszkasz? Mieszkam obecnie jeszcze w Biddulph, zamieszkam teraz w Evesham. Sprawdźcie sobie na mapie, gdzie to jest, północ, południe, wschód, zachód, wiecie, o co chodzi. Czy planujesz jakieś spotkanie? Bo z chęcią bym w nim wzięła udział. Chciałabym zaplanować jakieś spotkanie teraz nieprędko, ale kto wie, może gdzieś właśnie w okolicach tych, w których zamieszkam, a zamieszkam tam za około miesiąc, więc kto wie, może gdzieś w UK byśmy wszystkie się mogły spotkać. Nie mówię nie. Nie mówię nie, ja nigdy nie mówię nigdy. Sorry, że tak poprawiam, ale dawno nie prostowałam włosów i mam wrażenie, że w ogóle wyglądam jak czubek. Ale to szczegół. Także Ines, serdecznie dziękuję Ci za pytania. Pozdrawiam Cię bardzo gorąco. Lecimy dalej, żeby filmik nie był zbyt długi. Oli Wia pyta mnie, hej Aga, co uważasz o związkach, gdzie kobieta jest młodsza od faceta? Szczerze, jeżeli mam być szczera i jeżeli ta różnica miałaby być jakaś taka znacząca, nie polecam, nie polecam takich związków, zwłaszcza gdzie różnica wieku jest znacząca. Tak jak u mnie na przykład 7 lat była to przeogromna przepaść i
I pomimo, iż znam sporo dziewczyn, które twierdzą, że mają młodszego faceta i świetnie się dogadują, jest cudownie, on jest taki błyskotliwy, taki sraki owaki. Słuchajcie, dajcie sobie trochę czasu. Jeżeli faktycznie jesteście ze sobą kilkanaście, bo kilka to też mało, kilkanaście lat, czyli więcej niż dajmy na to te 10, to uwierzcie mi, że jestem w stanie Wam uwierzyć, że faktycznie to może być to, że faktycznie się docieracie, faktycznie się wkomponowaliście ze sobą cudownie. Natomiast z doświadczenia i z tego, co ja obserwuję obok, najczęściej niestety, ale takie związki upadają. Upadają i to wtedy, kiedy się najmniej tego spodziewacie. Wydaje Wam się, że już coś zbudowałyście, planujecie coś na przyszłość, a potem się okazuje, że w pewnym momencie, na pewnym etapie tego waszego rzekomo wspólnego życia, pojawia się jakiś problem i okazuje się, że nagle macie dwie różne koncepcje, dwie różne drogi, którymi chcecie zmierzać. Także niestety, ale w większości przypadków tak to właśnie jest. Jestem tu nowa. Jeżeli takie już pytanie było, to odeślij mnie do filmu. Pozdrawiam. Nie będę cię odsyłać do filmu. Cieszę się bardzo, że mogłam ci odpowiedzieć na twoje pytanie. Pozdrawiam, Oliwie, serdecznie. Kolejne pytanie. Mam kilka pytań. Pyta Ilka, nie wiem, ilka.pl. Jakie miejsce uważasz za swój dom? W nawiasie. Chodzi mi o to, że ja na przykład pochodzę z jednego miasta i mimo iż większość życia już tam nie mieszkam, to ciągle i tak myśląc dom, myślę o mieście, gdzie mieszkają moi rodzice. Czyli jakie miejsce uważasz za swój dom? Moim domem jest miejsce, gdzie jest moje serce, gdzie są moje dzieci przede wszystkim. Także dom to jest miejsce, gdzie jest serce, gdzie ja lubię przebywać, to jest moja ostoja, to jest moja oaza spokoju, to jest miejsce, do którego każdy z nas chętnie wraca. A jak się gdzieś długo przebywa, czy to na wakacjach, czy gdziekolwiek, to domem jest właśnie to miejsce, gdzie na przykład siedząc na wakacjach już za długo, jak się tak mówi. Więc za długo, bo czasami tak bywa, to się mówi, ja już chcę do domu, więc to dom to jest miejsce, gdzie jest nasze serce, gdzie są nasi najbliżsi. Więc jak ja to mówię, nieważne gdzie, ważne z kim. Czyli domem jest dla mnie te miejsce, gdzie są moje najbliższe osoby. Okej, na temat tego, że tęsknię za moimi rodzicami, to nie muszę się wypowiadać, bo tęsknię nieziemsko. Natomiast to nie jest mój dom. Okej, z czego w swoim życiu jesteś najbardziej dumna? Myślę, że z moich dzieci. Myślę, że jednak z dzieci. I myślę, że jeszcze z tego, że tak wiele sytuacji mnie nie złamało. Z tego jestem dumna. Dumna jestem z tego, że miałam w sobie tyle wytrwałości, tyle cierpliwości, tyle siły, żeby przetrwać to wszystko, co przetrwałam. I przypuszczam, że jeszcze sporo przede mną, więc. No, myślę, że jestem dumna z tego właśnie przede wszystkim z dzieci, że mam fantastyczne dzieciaki i z tego, że jestem silną osobowością. To z tego jestem dumna. Jakie trzy rzeczy charakteru cenisz najbardziej? Ja cenię najbardziej szczerość. To jest w ogóle, to jest po prostu podstawa jakiejkolwiek w ogóle u mnie relacji. Szczerość. Bardzo lubię otwartość, jak są ludzie otwarci i poczucie humoru. To są trzy takie czynniki, na które ja zwracam uwagę najbardziej. Co daje ci najwięcej szczęścia? Dzieci. No, ja myślę, że dzieciaki. Dzieciaki dają powera, dzieciaki dają, wiecie. No i myślę, że to, że się jakoś człowiek realizuje, więc szczęście daje nam bardzo wiele, słuchajcie, takich czynników. Dzieciaki, to, że coś wam wychodzi, nie wiem, jak wszystko idzie po waszej myśli, czyli to, że realizujecie się w jakiś sposób, to daje szczęście, czyli realizacja siebie, dążenie do jakiegoś tam określonego celu. Myślę, że szczęście też daje uczucie, poczucie, że macie wokół siebie, albo obok siebie, nie wokół, przepraszam, najpierw obok siebie osobę, która was wspiera, która jest z wami myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, nie no, żartuję, która jest po prostu obok was we wszystkim, w czym wy jesteście, o, że tak się wyrażę. Czyli ta druga nasza połówka, myślę, że to daje szczęście, bo uczucie myślę, że uskrzydla człowieka. Człowiekowi się chce żyć, cokolwiek się chce, to daje takie. Zaraz rozwalę ten po prostu wazon.
daje takie, wiecie, takiego kopa do tego, żeby iść do przodu. Więc myślę, że tak, najwięcej szczęścia i myślę, że przyjaciele również dają szczęście, czyli myśl i świadomość, że jest ktoś, na kim możecie zawsze polegać, to daje szczęście. Gdybyś mogła, co ja robię? Gdybyś mogła podjąć na nowo decyzję o swoim wykształceniu, rodzaju pracy, w jakim kierunku byś poszła? Już to było pytanie któregoś razu, chyba na live'ie. Kosmetykologia, kosmetologia. Wiecie, o co mi chodzi? No, jakiś wizaż, malowanie, zabiegi, może takie nieinwazyjne bardziej. Tak, w to bym poszła. Bardzo mi się to podoba, bardzo to lubię. Ciągnie mnie w to i gdybym miała naprawdę więcej czasu, to myślę, że temu właśnie bym poświęciła ten czas. Także raczej coś beauty. Jaka dyscyplina sportowa sprawia, że stajesz się super kibicem? Shopping. No, shopping to jest jedyna dyscyplina sportowa moja, jaką uprawiam. Czy jestem kibicem? No nie, no raczej nie. Nie kibicuję, chyba że sama sobie, słuchajcie, jak mi się uda coś wyrwać fajnego na promo. Także żart obliwie, pół żartem, pół serio, ale faktycznie ja nie jestem żadnym kibicem, nie kibicuję nikomu. Nie mam żadnego zaparcia na drużyny, na jakieś w ogóle dyscypliny sportu. Dla mnie jest to strata czasu, jest to głupota. Ja zdecydowanie wolę spędzić ten czas z dzieciakami lub nawet nagrywając coś dla Was, co wiem, że się jakby odbije i co wiem, że się. No, powiedzcie mi to słowo. Że to będzie miało jakąś interakcję. Ja dla Was coś nagrywam i w ten sposób Wy poznajecie mnie, wiecie, co ja lubię, jak ja coś spostrzegam. Jest interakcja w postaci komentarzy, wiadomości prywatnych i tak dalej. Idzie Olivia, nie wiem, czemu nie idzie Gracjan. Who knows? Czekajcie, otworzę jej drzwi. Hi, baby. Poczekaj, tylko dogram do końca. Nie wiem, czemu nie ma Gracjana, ty jesteś pierwsza. Okej, także tak by wyglądała odpowiedź na te moje pytanie, także ja nie jestem żadnym kibicem. Dzień dobry, nie wiem, musisz. O, patrz, jakie mam piękne tło. Piękne tło, trzeba dolać wody. Okej. Uważaj, zobacz, jak to stoi. Tutaj widzę, że były jakieś pytania. Lecimy dalej. Mam jeszcze tutaj kilka pytań od Kamila 2162. Pozdrawiam cię, kochana, serdecznie. Ja już cię poznaję po samym niku. Pytanie numer jeden. Czy stosujesz kary swoim dzieciom za nieposłuszeństwo? Może zakaz wyjścia na dwór, zakaz komputera na tydzień? Przepraszam. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że stosuję kary. Nie uważam, że wychowanie bezstresowe to jest to. Absolutnie nie. Dzieci muszą czuć jakiś respekt, muszą wiedzieć, co im wolno, czego im nie wolno. Nie może być tak, że dzieciaki będą wchodzić nam na głowy. Absolutnie nie. Także mini dyscyplina jak najbardziej tak, w postaci kar. Zdarzy się czasem oczywiście, że i klaps poleci. Nie mówię, że nie. Natomiast zdecydowanie jestem za karami, tak. Czyli nie wyjście na dwór, nie granie w jakąś tam grę, schowanie gier czy schowanie PlayStation. Pytanie numer dwa. Aha, tu było, jestem ciekawa, jak jest to u Was, więc odpowiedziałam. Pytanie numer dwa. Czy masz przyjaciółkę w Anglii? Czy mam przyjaciółkę w Anglii? Nie mam przyjaciółki w Anglii. Nie, mam przyjaciół w Polsce, w Szkocji i mam koleżanki w Anglii. Trzy. Smaczniejsza potrawa, jaką lubisz jeść i jaką najlepiej potrafisz ugotować? Ojeju, nie wiem, słuchajcie. Ja lubię wszystko prawie, że jeść. Wszystko, co też z kurczakiem, wszystko, co makaronowe. Najsmaczniejsza potrawa. Nie wiem, wiecie co, ja lubię różne rzeczy gotować, ale z tego, co ja najbardziej chyba tak gotuję, nie wiem, jakieś zapiekanki makaronowe bardzo lubię. Kotlety moje schabowe lubię, słuchajcie, jakieś wymyślne potrawy, ale chyba spaghetti. Powiem chyba spaghetti, uwielbiam spaghetti i tyle. No i omleta takiego, co robię na pikantno, to też lubię. Pytanie numer 4. Czy chciałabyś mieć jeszcze dzieci? Nie, już nie chciałabym mieć dzieci. Czwórka mi w zupełności wystarczy. Pytanie numer 5. Świetnie się ubierasz. Podoba mi się Twój styl. Czy inspirujesz się kimś w doborze strojów?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Nie inspiruję się nikim, kupuję to, co mi się podoba. Wybieram sobie stroje sama, kupuję to, co lubię, co wydaje mi się, że mi pasuje, wydaje mi się, że dobrze w tym wyglądam i tyle. Czasami są to złe, niewłaściwe wybory, różnie to z tym bywa. Czasami kupuję coś na oko, czasami czegoś nie przymierzę i to jest mój błąd i potem się okazuje, że wędruje to do szafy do momentu, w którym nie powędruje to w czyjeś ręce. Także dziękuję bardzo, jeżeli uważasz, że ubieram się fajnie, więc bardzo mi miło to słyszeć. Natomiast nie inspiruję się nikim, niczym, po prostu co mi się podoba, to kupuję. Czemu? Na pewno Czemu? lubię rzeczy takie. Takie, wiecie, niepowtarzalne. Lubię, jak coś jest w jakiejś rzeczy, co nie każdy może mieć. Dobrze, pytanie numer 6. Kiedy nagrasz jakieś gotowanie na ekranie? Może niedługo, może niedługo, może niedługo, ale chyba jednak najszybciej. Albo jak mi się uda jeszcze tu, jak jestem, albo już jak będę gdzieś tam na nowym. Może. Zobaczymy. Więc coś nagram. Dziwiam cię za to, jaką jesteś matką, szczególnie, że nie zabraniasz dzieciom kontaktów z ojcem. Nie jest to łatwe. Często dzieci są kartą przetargową. Widzę, że zależy tobie na szczęściu dzieci i na pewno one to docenią kiedyś. Wiele osób powinno brać z ciebie przykład. To nie pytanie, ale taka refleksja. Pozdrawiam. To nie pytanie. Bardzo ci za tą refleksję dziękuję, ale pozwól, że ja wykorzystam to jako pytanie, dlatego że moja rada może tutaj być dla niektórych kobiet, dziewczyn, matek samotnie wychowujących dzieci, które na przykład borykają się z tym, że no jednak między nią a partnerem są jakieś niesnaski. To pamiętajcie jedną najważniejszą rzecz. Nigdy dzieci nie są powodem tego, co się stało między dorosłymi, więc starajmy się jakby ich nie mieszać, nie plątać jakby w te tutaj relacje, że to nie jest tak, że dorośli się rozchodzą i teraz będziemy się kłócić, kto z kim, kto kiedy weźmie dziecko, które dziecko i tak dalej, czy dać, czy nie dać. Nie, słuchajcie, starajmy się oddzielać jedno od drugiego. To, co między nami, to jest między nami, to, co było, zamykamy, to jest przeszłość, to jest rozdział zamknięty. Teraz idziemy do przodu, ja w swoim kierunku, ty w swoim kierunku. Są one zupełnie inne, natomiast starajmy się zrobić tak, żeby dzieci na tym nie traciły. Jeżeli dzieci chcą mieć kontakt z ojcami, to niech go mają. Jeżeli nie będą chcieli, to nie zmuszajmy, żeby go mieli albo żeby go chcieli mieć. Także nie narzucajmy na pewno dzieciom tego, co mają chcieć, bo dzieciaki same wiedzą, co raczej jest dla nich dobre i co chcą. Także bardzo Ci serdecznie dziękuję za tą refleksję. Pozdrawiam również serdecznie Kamila 2162. I czy to wszystko? Tak, i to są wszystkie moje pytania, jakie miałam z tych tutaj najnowszych. Mam nadzieję, że Was usatysfakcjonowały moje odpowiedzi, mucha. Już, jak grzeje. Już się przebieraj, wszyscy razem zjemy. Ja już odgrzewam. Jeszcze ziemniaczki zrobię. Także dziękuję bardzo za chwilę uwagi. Ja będę się żegnać, bo już moje szkraby wróciły ze szkoły. Mam nadzieję, że te piękne róże Wam umiliły tutaj widoki. Są przepiękne, pięknie pachną. Ja teraz wezmę się za to, żeby dolać im wody. I co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie pytania. Jeżeli macie ich więcej, to oczywiście piszcie w komentarzach pod filmem. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście zostawcie łapkę do góry. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wystarczy, że klikniecie ten taki czerwony prostokącik pod filmem z napisem subskrybuj, a będziecie ze mną na bieżąco. Serdecznie Was pozdrawiam. Dzięki za wszystkie pytania, za miłe słowa, za refleksje i czekam na większą ilość pytań. Buziaki Wam przesyłam. Bajo!